Ej, słuchajcie, zebraliśmy się tutaj, bo zauważyłem, że Palion to totalny dzban i pokręciło go we łbie. We łbie go pokręciło. Ale on zawsze taki był. Nie, teraz jest zmiana. Jego skin wygląda gorzej, wygląda jak opętany. Czemu tak mówić dziwnie? W sensie trochę straszne. No bo to jest straszne, on jest chyba opętany, nubek. Co my mamy zrobić teraz? Ja chcę go zobaczyć. Ale czekaj. Nie wiem, czy chcesz go zobaczyć, bo on ma wysypkę i ma dziwne oczy. Chcę zobaczyć. To chodźcie za mną, ja was poprowadzę. Dobra, idziemy za nubkę. Jakby co to nubka rozwali, okej? Okay? Dobra, no dobra. To jest dobry plan. Ale serio, czy kłamiesz? No idź sprawdzić, co się dowiesz, mordeczko. On jest u siebie w domku. Patrz, jest tam. Zobacz. Palion. Co mu się stało w oczy? Co jest grane? Palion, co ci jest? Palion, co ci jest? Nie myślałem, że zabicie. To jest prawdziwe? Co? Jak maka chyba. Nie wiem. Czegoś złego. Nie wiem. Mógł mnie zabijać. Co? Terminował się. Iglo, wbijam do igla, bo to jest zimno. Lubię zimno. Co ty, Palion, robisz? Czekaj, Anastazja. Anastazja? Patrz, zobacz na niego. Zastopuj takie poczynania, nubek. Zastopuj takie poczynania. Jo, pierdziel, Palion. Co ty odwalasz? Co się dzieje? Jestem w domu. Ale ty, Palion, to nie jest dom, to jest jakiś dziwny ten. On jest głupi. Palion, nie czujesz się dobrze, weź i chodź do lekarza. Oczy jak mucha. Chodź do szpitala, Palion, pójdziemy do szpitala. Chodź, Palion, do szpitala. Tak, go położyć. Masz coś zielonego? Może zielony kolor daj. Tak, weźcie zielony kolor, weźcie zielony kolor. Chodź do szpitala, Palion. No, zielony jest fajny. Pokiełbasiło cię. Pokiełbasiło cię, Palion. Kiełbasy, lubię kiełbasy. Kiełbasy są na straganie. Tu, Palion. No. Na straganie? A to gdzie jest stragan? Gdzie jest stragan? Pokaż, gdzie jest stragan, Palion. Pokaż, gdzie jest stragan. Na straganach jest najwięcej rodzaj kiełbasy. A co ma kiełbasa do twojego opętania, Palion? To jest połączone? O tym, że powiedziałeś coś o kiełbasie. A, dobra. Chodź do szpitala, wyleczymy cię. Wyleczymy cię, Palion, chodź z nami. Nie iść w lewo, nie iść w lewo. Chodź w prawo. Tam mieszka prawo, to nie lewo. Kto? Chodź w prawo. Palion, musisz iść na prawo. Kto tam mieszka? Good Gop? Chunchbop. Chunchbop? Pan czas to porty? Szlikusia! Nie, dobra, widzowie, to jest jakaś masakra. Palionowi odwaliło na łeb. Czekaj, zamykamy. Ja myślałem, że jest trochę lepiej, ale jest źle. Proszę do góry. Zamknijcie wszystkie wyjścia. Trzeba go tutaj zamknąć i nie dać mu wyjść. Proszę do góry, nie chcę pana dotykać. Do pokoju, proszę. Do pokoju. Wyleczymy pana z opętania. Dobra, proszę spojrzeć na mnie, Czy pamięta pan, kim pan jest? No powiedz na głos, kim pan jest? Kim pan... Co to było? Zdrowy jestem. Palion! Ale śmierdzi. Wiesz, że jesteś... Śmierdzi. To od ciebie, nubek, nie byłeś się 3 dni. To od niego, pechnął. Ja jestem Palion jestem. Jesteś Palion, dobrze! Palion, dobra! I jaki kolor lubisz? Chyba się osikał. Jaki? Limonka. Limonka, no to patrz tak. Na jego spodnią, chyba się siusiał. Na zielono się siusiałeś. Nic nie widzę. Ja też nie widzę, jak spojrzę na dół. Czemu nie widać? Nie mam nóg! Halo, nie, Palion, spokojnie! Nie, Palion, to normalne! My też nie mamy nóg! My też nie mamy nóg, Paweł, serio! Spokojnie, Palion, jesteś bezpieczny, my też nie mamy nóg! Proszę wrócić do szpitala! Ja nie chcę iść na wózku bliskim. Nie, Palion, nie będziesz, to wszystko jest dobrze, Palion, życie jest piękne! Wyzdrowiej! Co się stało, Palion? Przypomnij, postaraj sobie przypomnieć ostatni dzień, co się wydarzyło ostatniego dnia? Rozmawialiśmy dzisiaj o kiełbasie. Nie, to wcześniej, zanim się spotkaliśmy. To jest sama myśl o kiełbasie. Sprzątaliśmy w Wojanowic. Tak, i wtedy byłeś normalny. I co się wydarzyło potem? Poszedł na obiad. Babcia mi dała obiad, babcia coś dosypała. A co to było za obiad? Co to było za jedzenie? Pulpety w sosie. Może kiełbasa. I dobre było? Nawiedzone. Nawiedzone, wyczułeś, że nawiedzone było, tak? Wyczułem proszek.
Jaki proszek? Możesz, znasz jego smak jakiś? Określisz go? Jakiś proszek, który nie pasował do tego. To na 100%. Jak myślisz, Lubek, co to było? Śmiertelna. Plosek klipera może. Albo do prania, o. Papa, wyprała mocy. Wybrała to... ci mózg. To, mózg. To mógł być cukier. Cukier? Nie, cukier? No nie, tylko nie cukier. Czekaj, sprawdzę to. Patrz, masz. Lubisz to? Niesymetrycznie. Nie spodobało mu się to. Dobra. Niesymetrycznie. A nie podoba, może, zobacz, to jest dirt, to też nie jest niesymetryczne. Symetrycznie. Z dirtem? A nadal jest. Nadal. Co teraz? Co teraz, Palion? Co teraz, nie Palion? Co teraz robisz? Nie patrz. Dobra, nigdy Palion. Nie spojrzę. Wydaje mi się, chodź, ja już... No połóż ten. Jestem zdecydowany, Palion. Mam dla ciebie... wiem, co to są za objawy. Nazywa się to... Suno do klenoinna. Choroba debilna, tak zwana. Nie wyleci się. Uzmysławia się tym, że jesteś debilem. Czasem tak bywa. Jesteś debilem. No on się nie wyleci z tego. Czemu mi to niszczy? Tam jest baza. Więc Palion, polecam ci jeden lek. Wiesz jaki? Nie zadawać się z Nubkiem więcej. Wydaje mi się, że o, trochę nie. się od niego zaraziłeś, wiesz? O nie. Trochę się od mogę niego zaraziłeś. Mogę na osobność na 5 no. sekund? Patrz, ze mną? Porozmawiajcie sobie. Porozmawiajcie, poopowiadajcie sobie historię. Ale ty sam idziesz? Co robisz, Palion? Ja muszę pobyć sam przez 5 sekund, a wy sobie porozmawiajcie. Dobra, jesteś sam, co teraz? Popatrz, tak, fajnie jest, no, gadamy. No, gadamy. Nubek, daj coś tutaj podsać. Podsać coś tutaj, no kurczę, Nubek. Dobra. Co on robi? Ej, słuchajcie, on tutaj stoi w miejscu i się nie rusza. Patrzy w ścianę. Może on poszedł na obiad znowu do babci? Nie, Palion! Palion, nie możesz! Trzeba go ratować. Boże, czemu mnie podglądacie? Nie podglądamy cię, tylko sprawdzaliśmy, czy jest wszystko z tobą okej. Przecież tu jesteśmy wszyscy. Jak tam, Palion? Przed użyciem zapozna się z treścią ludzki i skończą się z lekarzem, bądź po razie zobaczyli. O nie. Można? O nie, on coś połknął, jakąś tabletkę. Wydaje mi się, że to już jest popalione. Palion, poczekaj! Palion! To da się wylecieć? Palion! Jestem zdrowy już, ale mi dobrze, fajnie. Jesteś zdrowy? Jest dobrze, Palion? No. A co zrobiłeś, że jesteś zdrowy? Przeczytałem... Patrz, jak on wygląda. Przeczytałem tekst, jaki jest zawsze w reklamach, jakichś leków. A. Nienawidzę tego. Co? Nie. Czego nienawidzisz? Wiesz, ten końcowy tekst. Przede wszystkim zapada się, stracił lotki, bądź ma recetą. Rozumiesz to, nie? Nienawidzę tego. Chyba wrócił do zdrowia. Okej, Palion, chyba jest git, ale nadal masz skina dziwnego. To chodź, teraz zmienimy ci skina troszeczkę, wiesz? Spróbujemy jedną rzecz zrobić na poprawę tego skina. Ja z tym wiem, co się działo, w sensie co ze mną było. Wiesz co, Palion, no byłeś opętany. No to musisz iść pewnie fajnie bawić, nie? No niekoniecznie. Nie wiem, czy to była fajna zabawa, Palion. Martwiłem się o ciebie. To pewnie była jakaś kiełbasiana historia. A sprawdź, czy masz nogi. Właśnie, bo się zsiusiałeś. Nie, no nigdy nie mam nóg, nie, przecież nigdy nie widzę ich. Okej, no, wyzdrowiałeś. Dobra, no to gitowa, to chodź, teraz ci zmienimy skina. No, Palion, ja nie wiem, jakim cudem, że ci wyleczyliśmy. To była naprawdę głęboki stan opętania. Tak zwany. Jak mnie wyleczyliśmy? Jesteście lekarzami? Sam się wyleczyłem. Jak to? Czemu mam dziurę w domu? Czemu masz dziurę w domu? W mózgu też masz. Dobra, Palion. Uwaga. Leczenie Paliona za 3, 2, 1. O nie, dobra, nie ten. Zostawcie te jego rzeczy, on teraz po nie wróci i powinien być normalnego skin. Palion! Nie, po prostu muszę iść do przebieralni, wiesz? Dobra, to wróć, tylko się przebierz szybko. Umyj się raczej, bo ty chyba nie umyty jesteś. Spodnie się zmień. Ale on dziwny taki był, nie? Co to mogło być? No, ciekawe, wydaje mi się, że to mogła teraz być choroba, no, opętania takiego. No, psychiki zjadł. Ale fajnie, że go wyleczyliśmy, już nie jest opętany, ale no to było bardzo dziwne, co nie? Zjadł klopsiki. Widzisz, Nubek? Nie można iść klopsiku, bo cię opęta. Ale no. Ten szpital to w sumie dobry bardzo, bo pomaga, dobry. Nie? Ten szpital to jest najlepszy na świecie, Nubek. Jak tam będziesz dalej tak głupi, to cię tam zamkniemy i wyleczymy cię z głupoty. Nie, no, siady. A widziałeś, jak się siusiałem? Ja to widziałem to. Ja nie mogę. Wziąłem. Śmieszne to było, nie? Śmieszne to wyglądało. Weka, co tak długo tam robi? Nie, no ile on już się przebiera? Palion, szybciej! No jak to ile? No przecież przebieranie trochę trwa, może co? Ura, no, Palion normalnie wygląda! O, Palion! A pokaż, pod zbrojką chcę jeszcze sprawdzić, czy... O, no i gitowa, Palion wrócił do nawet, możesz na pupcie popatrzeć, zobacz, wszystko jest git. Ja nie mogę, nie, Palion zarąbiszczy, kurczę, nie, to chodź!
Idziemy zjeść maka. Może jeszcze, może co? Może jeszcze jakiś wybieg, top model. Top model, ale top models. Ruch dupką, tak jest. Dobra, Palion wrócił, udało nam się. Wyleczyliśmy Paliona z opętania, nice. Fajnie, Palion. Rzucam ci dilta. Ale ty pamiętasz w ogóle coś z tego opętania? Powiedz, pamiętasz coś? Nie, coś tam o Anastazji i kiełbasach gadaliśmy. Fajnie skróciłeś to, co się działo, bo to właściwie tylko te rzeczy robiliśmy. A powiedz mi, kto to była ta Anastazja? Anastazja? Znasz Anastazję? Nie, ale po prostu jakaś małżonka. Albo ja nie wiem, skąd to się wzięło, naprawdę. Anastazja to twoja małżonka? Nie wiedziałem o tym. Kiedy brałeś ślub? Piękne imię. Piękne imię. Piękne imię. Takie anastazjowe. Anastazja. Dobra, to chodźmy zjeść sobie maczka, bo to były ciężkie czasy, no. To były ciężkie czasy, ale... Zabierz mi hamburgera i będę w mieście już w danych czasach. Zapraszam, idealnie już tutaj, dobra. No to kto pracuje teraz na McDonaldzie? Kto pracuje? Nie, ja pracuję tylko w Apple. Dobra, no ja byłem pracownikiem, mogę pracować dalej. O, no to palionera. Dobra, nie poproszę, ja mam oczywiście pieniążki. Panie przodem, a ja nie mam pieniążków. Haha, no to na koniec kolejki, haha. Dzień dobry. Ja bym prosił, dam nożyce za Big Maca. Pokrój mu Big Maca. Ale dlaczego? To są nożyce z 1904 roku. To mnie nie interesuje, tylko gotówka. Nawet jakby to był jakiś Drake, nie przyjąłbym. Mógłbyś mi tutaj autograf Drake'a, tu mógł przyjechać by swoją limuzyną, dać mi diamentowy łańcuch, miałbym to gdzieś. A dobra, to daj mi Happy McJoy. Happy McJoy? Happy McJoy? Happy McJoy. Bo to jest, mamy coś takiego. To jest puste wiadro. Dzięki za wiadro, mordo. Dobra, kolejny klient może iść. Mam wiadro. To jest też jakieś niesamowite danie, które się nie nazywa jak Happy Meal. To jakąś kanapkę. Happy joystick. Kanapek nie ma, mamy tylko... To. Happy McJoya mamy. Kolejne. Ej, kurde, nie mieliście Happy McJoya, ja chcę też Happy McJoya. Ja chcę Happy McJoya. Happy McJoy? Happy Cow Chica chcemy. Chicken. Happy McChick? Chicken McNuggets. Podwójny. Happy McChicken? To jest to. Co to za... Spójrz, Nubek. Ale zapłata. W sumie to jest za darmo, bo nożyce. To jest, nie, to jest za darmo. Mogę wziąć te 2004 rok nożyce. Tak, właśnie tak. Dobra, no kupuj, bo robi się ciemno za górami. Ja mogę. Nienawidzę kupić. Takich klientów. Blokujesz kolejkę. Dlaczego? Kati, masz gotówkę? Nie, no ja mam tylko nożyce. Wynoś się, Katia. Nie masz gotówki. Nie, no weź. Nie ma gotowy. Nie ma gotówki. Nie kupisz mi? No, aha, no. Nie, no po prostu. Co się tu dzieje? Żart. Dobra, płacę. Mój własny chłopak mnie zabił, zamiast mnie nakarmić. No żart. Poproszę McNuggetsy z kurczakia. Zabójcy w maku są. Nie bij mnie! Na koniec kolejki, dobra. McNuggets poproszę, McNuggets. Posiadam tylko przedłużone McNuggets. Nie, no panie! Ale proszę pana. Czy mamy McNuggets? Mamy, ostatnie! O, jakie były? Spadaj. Ooo, pyszne. Ale dobra. Żeś zrobił, jak zrobiłeś tak oto... Dobra, czy będzie Gitek, nie zapłacę za to wszystko? Dzięki bardzo, na razie. Nie interesuje mnie to nawet, czy zapłacisz, czy ja tu nie pracuję. I trzeba było to moja restauracja. A, to w sumie nie muszę płacić. A wiesz co, ja uciekam, bo teraz szef będzie. O! Ej, wybiłeś mi wrota, wracaj tutaj, wybiłeś mi wrota. Nie, szef idzie, wracaj do góry. Wracaj, wybiłeś mi wrota. Strzelę cię. Szef idzie, nie. Ej, czemu nie. To jest takie długie? To nie było takie wysokie wcześniej chyba, było, nie? Było. O kurczę. Jasny gwint! Oberwałeś McJoya. Szefie, o co chodzi? Nie wiem. O co chodzi w tym odcinku? Patrz. Dam ci szybkie jedzenie. Szefie, ja się nauczyłem, jak szybko piec.
Upiekłeś. Masz tutaj bekon. Dzięki Patrz. Za bekon. O, widzisz, tortilla. O, kebab. Fast kebab, dzięki. Pieczona baranina. Pieczona. Kebab w bułce. Nubek, chcesz pieczoną baraninę? Nubek, proszę, weź pieczoną baraninę. Gdzie jesteście? O, dzięki. Jesteśmy przed makiem. Ej, tutaj się wkradł jakiś nieproszony klient, proszę go. Szef, ja go mam, tylko z niego wypada kość. Ej, a naprawisz moje okno, bo wybiłeś mi okno. Jasne, idę je zalepić moim tworzywem sztucznym już. Tak wybiłeś zwana zielona okno. Maś. Ale piękna, zieleń. Nie mamy się jak berka bawimy. Zieleń. Szefie, ja wiem co zaradzić, bo to jest troszkę niesymetrycznie. Ja mogę wszystkie okna po prostu wybić w tym samym miejscu. Wypij se to z głowy. Dobrze, szef, ja nie robię tego. Nubek, czemu niszczysz nasze marzenia, Nubek? Ja niszczę marzenia czemu? Co to za film? Ja jestem tylko wody, ale zjem się kepsia. Idę spać, bo jestem zmęczony. Nara.